Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, tak jak co tydzień albo trochę częściej. Spotykamy się tu zwykle po to, żeby gawędzić o książkach, ale nie zawsze, bo czasem te pogadanki dotyczą różnych spraw bieżących. Ponieważ tak się składa, że zbliżają się wybory europejskie, w związku z tymi wyborami partie polityczne chwytają się różnych narracji, które mają im podkręcić wyniki sondażowe. Ja chciałem w ten sposób właśnie, a nie w inny, potraktować tę całą aferę związaną z tak zwaną Acta II, z dyrektywą unijną Acta II. Proszę Państwa, posłuchałem, do czego to zmierza. Posłuchałem relacji medialnych, wypowiedzi Karola Karskiego i wypowiedzi Jacka Sariusza-Wolskiego w związku z Acta, takich wypowiedzi dosyć, bym powiedział, tromtradackich i histerycznych dotyczących tej dyrektywy, która nie musi być wcale wprowadzona. Proszę Państwa, te wszystkie niepokoje z tym związane mają charakter gorączki przedwyborczej, dlatego że pracując od 10 lat na swoim, w publicystyce internetowej, a także, także prowadząc działalność wydawniczą i autorską na rynku poza internetem, proszę Państwa, my nie jesteśmy skazani na to, my jako odbiorcy, jako twórcy, nie jesteśmy skazani na to, żeby korzystać z oferty, którą mają dla nas artyści, autorzy obecni w wielkich sieciach i w wielkich rozgłośniach. My tego po prostu nie musimy robić. Ja nie widzę w ogóle żadnego problemu w tym, że nie będziemy się posługiwać treściami, o które toczy się ten bój, tak? Że nie będziemy zamieszczać linków. No nie będziemy, jak się nie zamieści linku, to się człowiek powoła na fragment wypowiedzi. Powołać zawsze się można, bo trzeba tylko podać źródło, tego nikt póki co nie zmienił. Tak? Jeżeli zaś chodzi o muzykę, no to ja z wielką chęcią uwolniłbym się od piosenek Kory Jackowskiej, Muńka Staszczyka i innych, nie, Maryli Rodowicz też, nie muszę tego słuchać. W ogóle na co dzień tego w ogóle nie słucham i mam inne upodobania muzyczne. One może są ubogie dla niektórych, albo wręcz prymitywne, ale są jakieś, tak? I myślę, że oferta, jeżeli idzie o muzykę, jest tak szeroka i głęboka, że można sobie dowolnie, mając częstotliwość radiową, dowolnie, proszę Państwa, skomponować, zestawić tam różne kawałki. Tak? Można wykreować, moim zdaniem, cały świat muzyczny bez posługiwania się tymi wokalistami, tymi artystami, którzy są bez przerwy lansowani w dużych rozgłośniach radiowych. Ja czekam na ten moment z utęsknieniem, kiedy włączę radio, a tam nie będzie Kory, tak? Albo włączę radio i nie będzie Dawida Podsiadło. Uważam, że to będzie najszczęśliwszy dzień, jeden z najszczęśliwszych, może nie całkiem taki najszczęśliwszy, ale jeden z ciekawszych dni w moim życiu, prawda? Że ja nie jestem na to badziewie skazany. I myślę, że Państwo macie podobne odczucia, więc jeżeli ktoś jest twórczy, potrafi coś robić, na przykład na czymś grać, a nie dostaje swojej szansy, prawda? Dlatego, że od 30 lat musimy słuchać Muńka Staszczyka i jego starych kawałków, które weszły na rynek, jak ja byłem w trzeciej klasie technikum, no to może on znaleźć sobie tutaj niszę, a jeżeli przekona do tego jeszcze jakiegoś sponsora, no to kariera gotowa. Oczywiście wielkie rozgłośnie go nie puszczą, ale też wielkie rozgłośnie stracą natychmiast wpływ, jeżeli zacznie się rozwijać polityka w takim kierunku, jak mówię. Więc proszę Państwa, nie ma przymusu, niech sobie te akta będą. Tak jak mówię, kluczem do sprawy jest zrezygnowanie z pozycji konsumenta. To znaczy ludzie nie powinni być tylko i wyłącznie konsumentami treści, tak? I konsumentami utworów muzycznych, literackich, jakich tam sobie Państwo wymarzycie, ale powinni być twórczy. Jeżeli ktoś jest twórczy, to sobie poradzi. Jeżeli ktoś jest odtwórczy, albo jest po prostu leniwy, albo mu się nie chce, albo nie ma pomysłu, no to zostanie mu Maryla i Muniek. No, co ja mogę poradzić? I będzie się zastanawiał, czy dostanie karę, jak zalinkuje w swoim komentarzu link do piosenki Czwarte Liceum, czy jakiejś innej, równie słabej. Więc proszę Państwa, nie szalejmy.
nie dajmy się uwieść tym dziwnym opowieściom, bo niełatwo jest wprowadzić cenzurę tak naprawdę. Niełatwo jest wprowadzić cenzurę i wydaje mi się, że akty prawne, mniej lub bardziej restrykcyjne, niczego tu nie załatwiają. Że niestety bez aparatu urzędniczego, bo też jest taka obawa, że oni tę cenzurę, że będzie autocenzura, że ten, to prawo zostanie zmodyfikowane tak, że autorzy i właściciele środków masowego przekazu, przepraszam za taki archaizm, zaczną się sami cenzurować. Proszę Państwa, przez całe lata 90. i później dziennikarze stosowali autocenzurę. Tak było i do dzisiaj stosują tę autocenzurę, ale nie w takim zakresie. Dlaczego jej nie stosują? Dzięki blogerom. Dzięki temu, że otworzyła się blogosfera i ta blogosfera wprowadziła inne treści, których wcześniej w ogóle nie można było publikować, tak? Albo których ludzie bali się pomyśleć, tak? Że coś takiego można napisać. Więc nie ma powrotu do tego, a jeżeli ktoś by spróbował, no to przez przerzucenie odpowiedzialności na autora, tak jak to sugerują niektórzy, no to są tysiączne sposoby, żeby tego uniknąć. Tysiączne sposoby, żeby tego uniknąć. Przede wszystkim można się, tak jak mówię, w ogóle nie interesować treściami, które są w globalnym obiegu, można emitować własne, analogiczne albo całkowicie będące na kursie kolizyjnym, tak, z tamtymi. To jeżeli ktoś znajdzie odbiorców, to jego prawo, jego wola, tak. Nikt nikomu nie zabroni, można kogoś zasugerować, ale przymusić nie można. Proszę Państwa, za komuny nie można było ludzi zmusić do oglądania dziennika telewizyjnego czy serialu 07 z Głości, ale wielu ludzi oglądało, bo nie było nic innego, ale równie wielu nie oglądało, więc nie przesadzajmy. Żeby była cenzura prawdziwa, musi być prawdziwa policja polityczna. Żeby była cenzura prawdziwa, musi być centrum dowodzenia tą cenzurą. Muszą być piony urzędnicze, musi być administracja, musi być przymus, musi być dużo rzeczy spełnionych, a nie jedna dyrektywa, która w dodatku jeszcze jest taką wsiowo-sprytną dyrektywą właśnie. Wsiowo-sprytną, że tutaj przerzucimy odpowiedzialność, a jak ktoś umieści link, to się go pozwie albo jakoś przyjdą po niego i powiedzą, żeby zdjął ten link. A jak nie zdejmie przez 2 godziny, to co się stanie? Krzesło elektryczne. Czy jaka kara, przepraszam bardzo. 1 000 000 złotych, no bez przesady. Ja nie zamierzam w ogóle w swoich treściach korzystać z tego rodzaju dobrodziejstw, jak linki do jakichkolwiek utworów, do których roszczone są jakieś, wysuwane są jakieś prawa. A jeżeli coś takiego mi przyjdzie do głowy, to po prostu nie skorzystam z linka, tylko zamieszczę fragment wypowiedzi. Więc myślę, że histeria jest niepotrzebna, że sprawę trzeba naświetlić właściwie, a ona jest nienaświetlona właściwie z tego powodu, że ludzie, którzy się tym zajmują, no nie są twórczy po prostu. Przepraszam, że ja to tak wprost powiem. Prawnicy generalnie nie są twórczy, tak bym to powiedział. Prawnicy nie mają nic wspólnego z twórczością, a przynajmniej wielu z nich nie ma, nie chcę uogólniać. I im się wydaje, że takie, że można wszystko urządzić za pomocą litery i paragrafu. Nie można, proszę Państwa, bo świat jest dziwny, pełen niespodzianek, a nie da się opanować rynku literackiego, rynku muzycznego, bo zawsze jest ktoś, kto potrafi więcej niż ci, którzy do tej pory swoje umiejętności prezentowali. Tak jest zawsze, podkreślam, zawsze. I jeżeli ten ktoś znajdzie grono odbiorców, to można zrobić, przepraszam bardzo. O co go oskarżyć? O plagiat? To już raczej tamtych będzie można oskarżyć o plagiat. Tak? Ostatnio toczy się jakiś proces o plagiat. Shakira ma ten proces, czy ktoś podobny jakiemuś Kubańczykowi, oczywiście odizolowanemu od wszystkiego, ukradła pomysł na piosenkę i teraz jest sprawa w sądzie w Wenezueli czy gdzieś. No właśnie, więc nie przejmujmy się tymi wszystkimi ruchami wokół ochrony praw autorskich, dlatego że no, prawa autorskie muszą być chronione, to jest podstawa, muszą być chronione. Ja wiem o tym dobrze, dlatego że wystarczająco dużo moich treści zostało po prostu ukradzionych. Bez podania źródła, tak? Całe książki zostały upublicznione w sieci, tak? Ja nie mam na to wpływu, no co ja mam zrobić, prawda, z tym i gdzie iść. Nikt tego nie ruszy. Nie ma to znaczenia i nie ma to wpływu na sprzedaż. To jeszcze jest ciekawe, proszę Państwa, bo ciągle ktoś do mnie na przykład przychodzi i mówi, że jak coś jest w sieci albo w wolnym zasobie,
albo na Allegro za małe pieniądze, to nie warto tego wydawać. To jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, proszę Państwa. To w ogóle nie ma znaczenia, po pierwsze. To, że do czegoś jest darmowy dostęp, to nie znaczy, że ludzie tego nie kupią, kiedy dostęp będzie płatny, proszę Państwa. Darmowy dostęp do jabłek jest na przykład, jak się zatrzymamy pod Grójcem na Poboczu i tam jest sad i można sobie tych jabłek nakraść, to jest teoretycznie darmowy dostęp, ale nikt tego nie robi. Bo ludzie idą do warzywniaka albo na ryneczek i kupują sobie te jabłka. Ktoś może sobie zbudować, postawić na podwórku ulę i będzie miał darmowy dostęp do miodu, ale tego nie robi, bo idzie i kupuje słoik, bo akurat tyle tego potrzebuje. Więc te wszystkie historie o darmowym dostępie to jest jakaś mitomania, moim zdaniem. Mitomania, która ma za zadanie tylko i wyłącznie zablokować rynek wydawniczy pod kątem określonych publikacji. No więc spokojnie, spokojnie. Czekajmy, co się wydarzy, patrzmy końca i nie popadajmy w histerię. Taka jest moja rada. Bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.